Kolejne podejście metropolii do budowy spalarni odpadów. W środę miała zostać przegłosowana uchwała w sprawie dotacji dla gmin, które chcą utworzyć tak zwaną grupę zakupową. Jej celem ma być przygotowanie całego procesu i docelowo budowa spalarni. Zainteresowanych było 15 gmin, ale ostatecznie głosowanie nad uchwałą wycofano z porządku obrad. Powód? Chcą dołączyć kolejne miejscowości. Ja dzisiaj nie potrafię powiedzieć, ile to będzie. Czy to będzie 25, 26, 30 gmin. My mamy w najbliższym czasie organizujemy spotkanie, gdzie już ostatecznie chcielibyśmy zamknąć ten temat tego porozumienia, które dotyczy całej sfery przygotowawczej tej inwestycji. Temat budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów pojawia się od wielu lat. Pierwotnie miała to być jedna spalarnia, teraz mówi się o kilku, nawet sześciu. Na razie nie wiadomo, gdzie ewentualnie miałyby zostać wybudowane, ale nie każde miasto jest zainteresowane uczestnictwem w grupie zakupowej, przynajmniej na razie. Akurat na terenie naszej gminy jest zainteresowanie podmiotów zewnętrznych ewentualną budową termicznej utylizacji odpadów, więc dlatego jako gmina nie chcemy tutaj jak gdyby ingerować w rynek, można by powiedzieć. Są gminy, które gdzieś tam nie mają takich możliwości. Możliwości mają na przykład Gliwice, w których miejscowy PEC zamierza wybudować swój park zielonej energii, czyli instalację termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem ciepła. Jako jedyny w metropolii konsekwentnie się do tego przygotowuje. Pozyskaliśmy już decyzję środowiskową ostateczną na budowę. Rozstrzygnęliśmy przetarg dosłownie na dniach na pozwolenie na budowę parku zielonej energii, więc mamy wykonawcę. I zostały złożone wnioski o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Współpracą z nami zainteresowane są gminy powiatu gliwickiego, bo też chcą korzystać z tej instalacji. W związku z tym zawnioskowaliśmy do GZM-u również o pomoc finansową, adekwatną do tego, jak ją otrzymują, czy mają otrzymać inne gminy. Kolejne podejście do rozdysponowania pieniędzy z budżetu GZM i utworzenie grupy zakupowej odbędzie się najprawdopodobniej w marcu, podczas najbliższej sesji zgromadzenia GZM. W ciągu 3 lat wybrany przez gminy i metropolię partner miałby przygotować cały proces inwestycyjny, m.in. od wyboru technologii po oszacowanie kosztów i wskazanie lokalizacji.